choćbym umarł dzisiaj, w ogóle się nie boję śmierci. W ogóle się niczego nie boję i mam taką postawę, która jest bardzo arogancka w tych przypadkach, ponieważ jestem pewny różnych rzeczy. I dlatego powiem wam o tych rzeczach, w których jestem pewny. Będę też chciał się pomodlić o tych z was, którzy będą dzieci i chcieli się pomodlić. Jeżeli nie jesteś chory, to zostaniesz uzdrowiony. A jeżeli jesteś zniewolony, to zostaniesz uwolniony. Boża mowa przepłynie przez ciebie i choroba będzie i odejdą od ciebie też czy jakieś inne rzeczy. Dlaczego tak będzie? Dlatego, że to, co powiedział tutaj nasz przyjaciel, że Bóg, On po prostu jest taki sam od początku. W ogóle się nie zmienił i jest dzisiaj dla ciebie dostępny. Tak jak jest dostępny dla mnie, tak jest dostępny dla ciebie. Część z was już gdzieś słyszała moje świadectwo. Mamy tutaj tak naprawdę półtorej godziny, ale więc ja nie będę się rozwodził, nie będę opowiadał różnych rzeczy. Ja chciałbym, żebyśmy też sięgnęli się do Biblii. Ja wierzę, powiedziałem, że Biblia jest namaszczonym słowem. Co to znaczy słowem namaszczonym? To jest religijny zwrot, ale ja wierzę w to, że autorem Biblii jest Bóg. Naprawdę w to wierzę. Że On wziął pewnych ludzi, zainspirował ich, dał do ich głów swoje słowa, a ci ludzie potem to spisali i tak powstały te różne księgi, które zostały złożone jako Biblia. I dzisiaj daje nam to taki fundament prawdy. Na tym świecie dzisiaj takim wielkim problemem jest to, że ludzie nie wiedzą, z czego mają wyjść. Rozumiecie? Oni nie wiedzą, jaka jest płaszczyzna wyjścia. I wiele osób mnie pyta, dlaczego jesteś taki pewny różnych rzeczy? Ja mówię, jestem taki pewny różnych rzeczy, ponieważ znam fundament tych rzeczy. Znam ich podstawę. Wiem, na czym one stoją i wiem, że one się nie zawalą. Nie ma takiej opcji. Ponieważ prawdą jest to, że niebo i ziemia mogą przeminąć, wszystko to, co nas otacza, może przeminąć, ale prawda Boża, ona nie przeminie. Ona nie ma opcji, żeby ona przeminęła. I jak do tej pory, a narodziłem się na nowo z Bożego Ducha w 2001 roku, diabeł chciał mnie zabić fizycznie 7 razy i za każdym razem, kiedy chciał mnie zabić fizycznie, nie udało mi się. Dlaczego? Dlatego, że ja bardziej wierzyłem temu słowu, temu, co się w związku z tym słowem dzieje w moim życiu, niż temu, że fizycznie umierałem, miałem wypadki i tak dalej. Dlatego też jestem pewny tego, co do was teraz będę mówił i mam taką wielką prośbę. Jeżeli te słowa będą przez ciebie przyjęte, to nie pozwól ich sobie wykraść. Nie pozwól, żeby coś ci je wykradło. Ponieważ diabeł jest fachowcem od wykradania rzeczy. On przychodzi i potem poddaje w wątpliwość. Chciałbym, żebyś odparł potem każdą wątpliwość, która przyjdzie do twojego życia w związku z tym, co teraz będę tobie mówił. Ja mam teraz 41 lat, narodziłem się na nowo z Bożego Ducha w 2001 roku. Poznałem Boga w więzieniu. Będę już w tym więzieniu po raz trzeci. Więc byłem już recydywistą, wielokrotnie karany. Pierwszy mój wyrok siedziałem za morderstwo. Mam 17 lat, zamordowałem człowieka. I trafiłem do więzienia z perspektywą, że mogę dostać 25 lat. Nie dostałem tych 25 lat, dostałem tylko 8 lat. Dostałem tylko 8 lat z takiego powodu, ponieważ mój ojciec, on był alkoholikiem przez właściwie całe życie, jak poznałem, był alkoholikiem. Ale wtedy, kiedy ja poszedłem siedzieć do tego więzienia za to morderstwo, to mój ojciec przestał pić. Ogarnął się. Normalnie po ludzku się po prostu ogarnął, zobaczył, że ktoś spał w swoim życiu. I w związku z tym zaczął robić wszystko, żeby z tego więzienia wyciągnąć. Założył firmę, zaczął nieźle zarabiać, zaczął dawać łapówki, bo to był początek lat 90. I wszyscy brali, bo tak naprawdę solidarność wchodziła, komuna się wycofywała, trzeba było brać. I też była taka zasada w tamtym czasie, że ktoś się obudził wcześniej, ten rządził w tym kraju, a więc było komu dawać te pieniądze. No i mój tata dawał te pieniądze, ja dostałem zamiast 25 lat 8 lat. I oprócz tego, że dostałem 8 lat, to mój tata wyciągnął mnie z więzienia po niecałych 3 latach. Czyli ja siedziałem za morderstwo 2 lata 8 miesięcy. Taki był mój wyrok. Resztę, te 5 lat i 4 miesiące zawieszono mnie, ja przyszedłem po 1/3 kary, tak jak kiedyś możliwości, już dziś nie ma takich możliwości,
ale wtedy skorzystałem z tego i wyszedłem na wolność. Natomiast miesiąc przed moim wyjściem mój tata zginął w wypadku samochodowym. To był, wiecie, człowiek, którego ja zawsze nienawidziłem i to był taki największy złot mojego życia, ponieważ ja go zawsze widziałem pijanego, zawsze widziałem człowieka, który gdzieś tam leżał w mieszkaniu, wiesz, i musieliśmy jakoś przechodzić przez niego razem z moim młodszym bratem. Zawsze to był największy problem mojego życia. Mówiłem się, wstydziłem się mojego ojca, ja byłem zażenowany jego życiem i nienawidziłem mojego ojca do tego stopnia, że kiedy miałem 15 lat, to chciałem go w ogóle zabić u nas w domu, a potem po nim samobójstwo. Natomiast ja wychodzę z tego więzienia. W więzieniu oczywiście nie nauczyłem się niczego, bo nie można się w więzieniu niczego nauczyć. Nie ma takiego czegoś, że można człowieka przymusić do tego, aby był lepszym człowiekiem. Ja powiem wręcz, że w ogóle człowieka nie można ulepszyć. Dlaczego? Ponieważ człowiek się nadaje do tego, żeby go zabić. Tak między nami mówiąc. Ludzie, ja nie jestem humanistą. Wiecie, ludzie nie rozumieją tego, że człowieka nie można naprawić. I każda próba naprawienia człowieka, ona będzie porażką. Dlaczego? Ponieważ to jest dokładnie tak, jakbyś próbował naprawić martwą rzecz. Martwą rzecz. W sumie nie możesz naprawić martwej rzeczy. Musisz martwą rzecz ożywić, tak? Nie ma innego wyjścia. Dlatego Bóg nie zajmuje się naprawianiem ludzi, tak? Tylko Bóg zajmuje się ożywianiem ludzi. Bóg nie naprawia rzeczy. To jest nieprawda, że Bóg naprawia rzeczy. Czasami ludzie do mnie przychodzą i mówią, pastorze, ja chciałbym naprawić to i to w swoim życiu. Ja mówię, nie naprawiaj w swoim życiu tych rzeczy, dobij je, a Bóg je wzbudzi z martwych. Bóg się zajmuje wzbudzaniem z martwych. I to jest wielka sprawa, ponieważ w związku z tym nie musimy się absolutnie przejmować różnymi porażkami, o czym będę później mówił, bo nawet jeżeli padniesz już po swoim nowym narodzeniu, jak pies plutą na ziemię, to i tak, co się stanie, Bóg cię podniesie. I to nie ma żadnego problemu. Dlatego też między innymi nie boję się w ogóle grzechu, nie boję się diabła i różnych takich tam rzeczy, które ludzie się strasznie boją. Więc, kiedy wyszedłem z więzienia, mój tata zginął w wypadku samochodowym. Miesiąc przed moim wyjściem we mnie runęła cała jakby miłość i zrozumienie tego świata. Uważałem, że świat jest zły, trzeba być zły na tym świecie, żeby cokolwiek osiągnąć. Zobaczyłem, że żeby na tym świecie móc się przebić, tak? To trzeba to zrobić naprawdę w silny sposób. Zacząłem kraść, zacząłem być agresywnym człowiekiem. W ten sposób zabijałem swój lęk. Wiecie, tego typu rzeczy, nie? To jest możliwe. Można zabić w sobie różne uczucia łącznie z uczuciem lęku. Oczywiście to nie znaczy, że ten lęk znika. To oznacza, że po prostu nauczysz się, w jaki sposób przeciwstawiać się lękowi. Na przykład przeciwstawiać się lękowi można przez agresję. To jest bardzo popularny sposób przeciwstawiania się lękowi. Jeżeli się boisz, zacznij doprowadzać do tego, żeby inni bali się ciebie, wtedy nie będziesz się bał. To jest bardzo prosta sprawa. Więc ja tak robiłem. Chciałem, żeby ludzie się nie bali. Trafiłem drugi raz do więzienia za napad z bronią w ręku na kark, wymiany walut. Groziło mi z 10 lat przynajmniej za to. Mówię, 5 minut wieszą, będę miał 15, nie wiem kiedy wyjdę. Ojciec nie żyje, nie ma pieniędzy. Postanowiłem zrobić wszystko, żeby wyjść z tego więzienia. Złamałem sobie szczękę, robiłem sobie zastrzyki w zatokę szczękowo-twarzową. W więzień, ponieważ wiedziałem, że jeżeli będę miał jakąś chorobę, którą mnie leczą w więzieniach i będzie to zagrażało mojemu życiu, wtedy oni mnie z tego więzienia wypuszczą. A więc dowiedziałem się, że można wyjść z więzienia na nowotwór zatoki szczękowo-twarzowej, a więc postanowiłem zrobić sobie guz, wstrzykiwałem różne substancje. Jakby powstało było to, że sobie tą szczękę złamałem i powstał potem ten guz według lekarzy i lekarze niestety rozłożyli ręce. I po 2 latach, 8 miesiącach znowu wypuścili mnie na wolność, na mój stan zdrowia. Ja wyszedłem, oczywiście miałem dalej proces, ale już nie mogłem według polskiego prawa przebywać w więzieniu. Musiałem być na wolności. W polskim więziennictwie nie leczono tego takich przypadków. Ja wyszedłem, ale już w tym czasie, kiedy siedziałem z recydywistami, poznałem ludzi, którzy naprawdę mieli dużo, dużo pieniędzy. Nie jakieś takie, wiecie, bziny, co ja sobie tam kradłem. Ja tutaj pochodzę z Nasielska, 35 km stąd. Wszędzie kradłem na tych terenach, w tym mieście też. I robiłem tutaj różne rzeczy. Także, natomiast to były pieniądze małe w stosunku do tego, co opowiadali mi ci ludzie, że oni mieli. No i ja wyszedłem, zacząłem się kontaktować z tymi ludźmi. Okazało się, że są to handlarze narkotyków, budowniczy, ludzie, którzy znają się na produkcji amfetaminy i tak dalej, i tak dalej. Ja zacząłem te rzeczy robić. Zacząłem wyjmować pieniądze z banków, zacząłem zakładać fikcyjne firmy i zacząłem mieć dużo kasy. Jak ja miałem dużo kasy, ja się dobrze czułem. Wiecie,
pieniądze, to się dobrze czuć. Po prostu każdy ma pieniądze, to się dobrze czuje. Nie ma takiego człowieka, który nie chciał mieć pieniędzy. Ludzie, którzy mówią, że nie chcą mieć pieniędzy, to znaczy, że nigdy nie doszli do takiego stanu, żeby nie mieć z czego żyć. Bo jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują żyć. Mamy zwykłe instynkty życiowe, tak? Potrzebujemy jeść, mieszkać gdzieś. Więc okazuje się, że pieniądze jednak szczęście dają. Taka jest prawda. Można być człowiekiem, który idzie do piekła, ale być człowiekiem szczęśliwym. Ja znam wielu ludzi, którzy idą do piekła, są bardzo szczęśliwymi ludźmi. I często jak głoszę Ewangelię, oni do mnie mówią, wiesz, mówię, ale ja nie mam takich problemów, tak? Ja mówię, wiem, bez problemu, to jest do piekła. Do piekła się nie bez problemu. Ostatnio głosiliśmy w takiej szkole Ewangelii i pamiętam, że na lekcji, mieliśmy lekcję, godzinę lekcyjną, na lekcji chyba 4, bo to oddało życie Jezusowi, w trzeciej szkole, w trzeciej klasie, no ale wiele innych osób było tam bardzo zbulwersowanych moim zachowaniem, mówiąc, co ja tam mówiłem. Taka była dziewczyna jedna, wyglądała bardzo inteligentnie, ale mówi, to co? To znaczy, że ja jestem gorsza, że się nie nawróciłem? Ja mówię, nie jesteś gorsza, jesteś taka fajna, normalna dziewczyna, inteligentna, ładna, sympatyczna i martwa. I ona mówi, pan jest bardzo arogancki. Ja mówię, wiem, taki Jezus był. Jezus był bardzo arogancki. Bardzo. Jak czytasz dobrze Biblię, to wiesz, że to nie jest Jezusik, co się go przykłada na ranę jak plaster. To jest Jezus, który leczył ranę, a nie był plasterem na ranę. Rozumiesz? On eliminował ranę, a nie przyklejał się do tych ran. On po prostu mówił ludziom, jak mają żyć, żeby nie byli terroryzowani przez szatana. To jest potężny wojownik. Więc wszedłem na wolno, zacząłem zarabiać dużo pieniędzy, zacząłem też bardzo szybko mieć dostęp do narkotyków. Handlowałem nimi, produkowałem amfetaminę i stałem się bardzo szybko narkomanem. Byłem uzależniony od kokainy. Trzykrotnie umierałem od kokainy. Trzykrotnie budziłem się gdzieś w różnych szpitalach. Potem się zaczęły wojny gangu w Warszawie. To też dotknęło nas, całej naszej rodziny. Mieliśmy najazdy do naszych mieszkań. Także to był bardzo długi czas. Ja dostałem depresji, dostałem jakby różnych schorzeń związanych z narkotykami, miałem epilepsję, no przeróżne rzeczy. Brałem garść kroków, żeby po prostu zacząć funkcjonować normalnie, ale dalej miałem pracę. I mieliśmy naprawdę dużo pieniędzy i prowadziliśmy takie bogate życie. I wydawałoby się, że nam byłoby wszystko dobrze. Natomiast w środku ja stawałem się frankiem. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok stawałem się frankiem. Lęk, stany lękowe dochodziły do tego stopnia, że wszędzie się poruszyliśmy z bronią. Mieliśmy najazdy kiedyś na te nasze malutkie miasto polskie, jest dużo, dużo większe niż nasze. Jest nasze, ma 8 tysięcy ludzi. Kiedyś przyjechało 30 samochodów do tego miasta po mnie. Ja wtedy siedziałem z bronią w domu, wiedziałem, że ktokolwiek stosuje drzwi, to po prostu go zabije. Gdy jednego z moich kolegów, którzy pracowali razem z nami, wzięli do miasta, porwali, wieźli go do lasu. Bili go, katowali, bo nie chciał powiedzieć, że ja jestem. To był taki trudny czas dla nas. Ja w tym czasie stawałem się człowiekiem coraz bardziej agresywnym, coraz bardziej traciłem grunt. Okazało się, że te pieniądze, które posiadam, one nie dają mi bezpieczeństwa. Okazało się, że diabeł zrobił krok dalej w moim życiu. Ja dzwoniłem do czarownic, słuchajcie, na jakieś 0700 i dowiadywałem się, czy będę żył w przyszłym tygodniu. Rozumiecie? I zaczęły się wydarzać dziwne rzeczy. Pierwszą dziwną rzeczą było to, że jechało po mnie kiedyś 5 morderców do Nasielska, Mitsubishi Pajero i 8 się udawało. Wiecie? I oni zginęli wszyscy w wypadku samochodowym. A ja oczywiście bardzo się cieszyłem z tego, że oni zginęli, ponieważ ja uważałem, że mnie Bóg chroni. Ja nie wierzyłem w Boga, natomiast używałem Go w swoich wypowiedziach. Mówiłem, Bóg mnie chroni, jakkolwiek to rozumiałem w tamtym czasie. Natomiast absolutnie nie brałem tego poważnie jako coś, co jest gdzieś takie prawdziwe. Trafiłem po raz trzeci do więzienia. No i kiedy trafiłem do tego więzienia po raz trzeci, to było takie dziwne, ponieważ ja miałem kasę, miałem prawników, nawet miałem dobre papiery w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie na Kasprzaka, że ja mam schizofrenię paranoidalną i tak dalej. Czy ja miałem całą oprawę do tego życia. No i okazało się, że mimo wszystko ja trafiam do tego więzienia. Mam do odsiedzenia 10 miesięcy, słuchajcie, jakieś głupie 10 miesięcy za jakieś tam pobicie sprzed lat opijania. Więc ja mówię, 8 lat to odraczałem.
Niestety w 2001 roku jakby przestały mi być jakby przychylne sądy różne. I ja trafiam do tego więzienia i w tym więzieniu, no tak już tutaj podejmuję decyzję, mówię, dobra, od 7 do 10 miesięcy mam pieniądze, w porządku, Agata będzie przyjeżdżała, jak zawsze, każdy wyrok, nie ma żadnego problemu. I pamiętam, któregoś dnia do celi wchodzi człowiek, cele są przerudnione, i wchodzi człowiek, kolejny recydywista, i ma już tego swojego takiego zawiniątka, ma książkę taką, ta książka